Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnią u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem trzech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I stał się o tyle mocniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. I znowu: ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I znowu: kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi: aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Lecz do Syna: tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy Twoich. Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przemiją, a Ty zostajesz. I wszystko jako szata zestarzeją się i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną, ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. A do którego z aniołów powiedział kiedy? Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby woli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zgastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy, stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział: czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego. Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów, chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go, wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przybył do chwały wielu synów sprawcę i zbawienia, uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęcani, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: będę opowiadał imię Twoje, bracio moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. I znowu: ufność mi pokładać będę i znowu o tom jak dzieci, które mi dał Bóg. Skoro za dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on miał również w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli, bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Sami widzimy, że to dosyć długi fragment i wymaga naprawdę bardzo wnikliwego spojrzenia, czy wniknięcia w to wszystko, tak? A więc kiedy otworzyliśmy tutaj ten list i zaczęliśmy go czytać, to od razu widzimy adresata. Do kogo ten list jest zaadresowany? On jest zaadresowany do Żydów. To znaczy, że mamy do czynienia z czymś specyficznym, prawda? Mamy pewne środowisko, środowisko zamknięte, środowisko, które jest związane z tak zwanym judaizmem mesjanicznym. Oraz ten list jest skierowany do chrześcijan pochodzenia żydowskiego. I to jest bardzo ważne, bo inaczej nie zrozumiemy
całego kontekstu tego listu. A więc mamy judaizm mesjaniczny i mamy chrześcijan pochodzenia właśnie żydowskiego. Później powiem wam, w czym jest ta różnica. Kto napisał ten list? Ludzie mają z tym wielki problem. Jedni mówią, że jakaś kobieta, inni mówią, że Zenas, zakonoznawca. Niektórzy twierdzą, że Paweł. Ale kiedy ja czytam ten list, to widzę takie rzeczy, na przykład ogólne ramy czasowe. W tym liście mowa jest o tym, że ofiary są jeszcze składane w świątyni. Skoro świątynia została zburzona w 70 roku, ten list nie może być starszy niż 70 rok, biorąc pod uwagę sprawy ogólne. Dalej, patrząc na to, że niektórzy chrześcijanie w Judei czy w Jerozolimie zostali pozbawieni majątków, mamy znów określoną datę 66 roku, gdzie nastroje powstańcze, które już wtedy były w Jerozolimie, sprawiły, że został takim namiestnikiem, dowódcą twierdzy Jerozolima Ananiasz. Ananiasz arcykapłan, ten sam, który skazał na śmierć Pana Jezusa i ten sam, który skazał na śmierć Jakuba, brata pańskiego. No i oczywiście, jak te nastroje były powstańcze, to konfiskowano mienie tych ludzi, chrześcijan, którzy według żydowskiego spojrzenia na mesjanizm Chrystusowy, Jezusowy, przepraszam, uważali to za odstępstwo. W związku z tym niestety ich mienie ulegało zaborowi przez władze jeruzalemskie, a dochód z tych zaborów był przeznaczony na właśnie wzmocnienie obrony Jerozolimy. A więc mamy tutaj przedział ogólny 66 i 70, więc mniej więcej w tym roku ten list został napisany. No ale możemy też zastosować też takie bardziej precyzyjne historie, tak? Jeśli ten list napisał apostoł Paweł, to musimy to umieścić w latach 66 i 68. Trochę nam się tutaj zawęża. Dlaczego 68? Ponieważ w 68 roku cesarz Neron poniósł śmierć, tak? Czyli popełnił samobójstwo, albo ktoś mu w tym pomógł, nie ma znaczenia, ale szedł z tego świata w 68 roku. W związku z tym mamy 66, 68. Jeszcze jeden argument jest, który przemawia za apostołem Pawłem, tak? To jest nie tylko sposób, w jaki wykłada właśnie soteriologię w liście do Hebrajczyków, ale też i jego zakończenie. Paweł wyraźnie mówi, łaska Pana Jezusa niech będzie z wami. Łaska Boża niech będzie z wami. Więc on tutaj na koniec tego listu właśnie również podpisuje, mówi, to jest moim znakiem, Pawła ręką. On w ten sposób kończył te swoje listy. A więc widać tutaj wyraźnie teologię pawłową. Jeśli może nie jest to aż tak bardzo ważne, ale przybliża nam to sposób podejścia do Bożego Słowa, jeśli będziemy szli tą drogą teologii Pawła, to myślę, że to nam bardzo pomoże właśnie w zrozumieniu tego listu. Jest jeszcze jedna rzecz w liście do Hebrajczyków. Typowy dla Pawła chrystocentryzm. W innych listach, szczególnie nie pawłowych, nacisk jest położony na przede wszystkim świętość. Tak jak w zakonie, tak? Najważniejsza w zakonie była świętość. Natomiast w nauczaniu pawłowym najważniejszy jest chrystocentryzm. I jeśli ktoś przeczytał ten list wnikliwie, to ten list jest wypełniony Chrystusem, prawda? Panem Jezusem naszym Zbawicielem. No i jeszcze może tutaj dodam, że wymieniony w tym liście na sam koniec jest Tymoteusz, wierny współpracownik apostoła Pawła, który osiągnął już dojrzałość nauczycielską, gdyż Paweł napisał do niego w swoim liście, do niego, aby założył szkołę dla przywódców chrześcijańskich. To, co się nauczyłeś ode mnie, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni innych nauczać. Więc tutaj jest mowa, że Tymoteusz jest jednym z dojrzałych przywódców, nauczycieli, który już kształtuje przywództwo chrześcijańskie. Bo przywództwa trzeba się uczyć. Od kogo? Od przywódców. I czasami jest tak właśnie, że może ktoś skończył jakąś szkołę i bardzo dobrze, że skończył,
ale bardzo rzadko na tych szkołach możemy nauczyć się przywództwa. Czym jest judaizm mesjaniczny? Judaizm mesjaniczny wyolbrzymia albo cienie Starego Testamentu są większe od Chrystusa. To jest judaizm mesjaniczny. Dalej, nacisk jest położony na przestrzeganie praw zakonu. My nazywamy to galacjonizmem, prawda? Czyli zakon jest tak bardzo ważny, że Chrystus ginie w cieniach tego zakonu. W zakonie również, tak jak w mesjanizmie judaistycznym, jest brak pewności zbawienia. Dlaczego? Bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Bo człowiek jest nadal tą samą istotą, czyli nieodrodzoną z ducha, musi się starać z całej siły, z całego serca i tak dalej. Ja czasami pytam, czy my, wierzący ludzie, kochamy Pana z całej myśli, z całego serca? Tak czy nie? Nieprawda, nie kochamy tak Pana Jezusa. Nie bujajcie, to nieprawda. A jak my kochamy Pana Jezusa? Miłością Ducha Świętego. I to jest właśnie to. To jest ta wyższość nad chrześcjaństwem, mesjanizmem judaistycznym. Dlaczego? Dlatego, że to, co wierzymy, wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Czyli nie z całego swojego serca, tylko z czego? Z mocy, która jest w Duchu Świętym. I dlatego my nie polegamy na sobie, bo gdybyśmy nie polegać na sobie, to ja już od razu się poddaję, bo nie wytrwam do końca. Ale jeśli ten, który w nas zamieszka, jest większy od tego, który jest na świecie, dlatego on jest w stanie doprowadzić to dzieło, które zaczął, do końca. Więc judaizm tutaj mesjaniczny niestety odbiega od chrystianizmu. Pamiętajmy o tym. Następna rzecz, kiedy patrzymy na to. Również mamy Ewangelię inną. Jaką? Ewangelię o Królestwie. Prawda? Zwróćcie uwagę. Ewangelia o Królestwie jest zupełnie inną Ewangelią. Tu przy tej okazji mogę Cię prosić, Piotr, żeby wolnak mi ten przeszkadza, mi tu będzie kartki mi przerzuca, to wiesz, może do przodu bardziej. O, dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Dobrze. A więc następna rzecz, czym się różni chrześcijanizm teraz, czyli nasze chrześcijaństwo od judaizmu mesjanicznego. Z tym, że może jeszcze parę takich rzeczy. Do kiedy jest judaizm mesjaniczny i od kiedy jest chrześcijanizm, tak? Już nie judaistyczny. Oczywiście jest w czterech Ewangeliach, aż do momentu zesłania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. I dlatego, jeśli ktoś myśli, że cztery Ewangelie nie należą do zakonu, popełnia podstawowy błąd interpretacyjny. Dlatego w zakonie, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Tym, którzy mają inne zdanie, zachęcam do poczytania tego, co Pan Jezus powiedział. Zostałeś oczyszczony, idź do kapłanów i złóż ofiarę. Jesteśmy w stanie to zrobić, czy nie? No nie. No więc tego nie możemy. Gdybyśmy trwali w czterech Ewangeliach, wykazalibyśmy jako chrześcijanie totalne nieposłuszeństwo. Dlaczego? Bo kiedy doświadczamy oczyszczenia, nie idziemy do kapłana, nie składamy ofiary. Natomiast zupełnie inną rzeczą jest, jeśli mówimy tutaj o zbawieniu z łaski, pełni łaski, uwaga, wszędzie była zawsze łaska w Starym Testamencie też, ale pełnia łaski dopiero objawiła się przez Jezusa Chrystusa. I tutaj mamy coś innego. Mamy zbawienie jako dar łaski Bożej. Nie z uczynków, to nie ma tu kto wytrwa do końca, nie z swoich uczynków, tylko aby się ktoś nie chlubił z mocy Chrystusowej. Tak jest, tak jest. Aby się nikt nie chlubił. Będziemy o tym mówić, dlaczego tak jest, ale myślę, że to później, bo tego jest tyle, że nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć. A więc mamy Ewangelię w pełni łaski Bożej. Tu była Ewangelia o Królestwie. Teraz mamy pięć królestw. Chciałem, żebyście to wiedzieli, macie czytali na przykład proroków, cztery Ewangelie, naukę apostolską, czasy ostateczne. To wam się będzie to wszystko mieszało. Jest pięć królestw w Biblii. Pierwsze, Królestwo Boże Izraela. Miało swoje terytorium, miało sięgać Eufratu, aż nie osiągnęło, od potoku egipskiego. I to było Królestwo Izraela. Ono się zaczęło się królowanie, pamiętacie, najpierw od Saula, potem od Dawida.
a skończyło się Sedekiaszem, tak? Czyli oślepieniem Sedekiasza, zamordowaniem jego synów, tak? I deportacją do Babilonu, tak? To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Drugie Królestwo przyszło wraz z Panem Jezusem. On mówi, Boże Królestwo jest pośród was. Dlaczego? Bo przyszedł król. Ale król, jak to król, ustanowił monarchię konstytucyjną. Co to znaczy? Ewangelia Mateusza, król mówi w preambułach 9 błogosławieństw, niektórzy mówią 8, a potem mówi, co, jakie prawa obowiązują w jego królestwie. I Żydzi nie przyjęli Pana Jezusa z kilku powodów. Najpierw nie chcieli zaakceptować jego boskości, to jest oczywista sprawa. A druga rzecz, te prawa, które Pan Jezus opowiadał, czy ustanawiał, były wyższe niż prawa zakonu. On podnosił świętość, moralność i sprawiedliwość na zupełnie inny poziom. I Żydom się to nie podobało, bo dotykał między innymi sprawy naruszania praw zakonu, wykrzywiania Bożego Słowa, traktowanie tradycji i nauki starszych, kapłanów i uczonych w piśmie bardziej niż Słowa Bożego. I oczywiście następna rzecz, która tutaj była, że kapłaństwo hierarchiczne Starego Testamentu przeminie na rzecz kapłaństwa powszechnego, tak? Nie wiem, czy wiecie, ale po wyjściu z Egiptu naród izraelski miał właśnie kapłaństwo powszechne. Tylko to powszechne kapłaństwo zamieniło się w złotego cielca i wtedy lewici stanęli po stronie Mojżesza, a inni stanęli po stronie złotego cielca. Doszło do wielkiej bitwy, zginęło 3000 ludzi, to była bratobójcza wojna. I wtedy lewici zostali przez Boga nagrodzeni kapłaństwem ze względu na to, że stanęli wiernie po stronie Boga. Więc my mamy zamianę kapłaństwa powszechnego na kapłaństwo hierarchiczne. Mamy arcykapłan, kapłani wyższego rzędu, kapłani niższego rzędu i tak dalej. Oczywiście później, gdy Pan Jezus przychodzi, wiadomo, że nastąpi zmiana zakonu, bo Pan to mówi, zbóż się tę świątynię, a ja uczynię świątynię ciała mego, więc tutaj mowa jest o tym, że świątynia to już nie będą mury, jakieś pięknie ozdobione, kapiące złotem, ale to będzie lud Boży, który jest przyozdobiony przez Boga, złotem, czyli wiarą, dalej nadzieją, czyli srebrem, nadzieją odkupienia i oczywiście drogimi kamieniami, czyli Bożą miłością. I to jest właśnie cecha prawdziwego Kościoła. Ma wiarę, pokłada nadzieję w Bogu i oczekuje Jego przyjścia. I trzecia rzecz, chodzi w miłość. Tak, miłości do Pana, Jego Słowa i miłości do braci i sióstr. Jest to bardzo ważne, więc musimy też o tym pamiętać. I to jest królestwo odrzucone, bo Żydzi to królestwo odrzucili. I często w Ewangeliach widzimy, król przychodzi i król odchodzi, bo został odrzucony. I musimy o tym wiedzieć, o czym jest mowa. Później mamy trzecie królestwo, oczywiście, to jest królestwo niebios. Chrystus panuje w niebie, a Jego Duch Święty jako zastępca panuje gdzie? W Kościele, prawda? I prowadzi swój Boży lud w duchu i prawdzie. I w taki sposób my dzisiaj uwielbiamy Pana Boga. Nasza ojczyzna nie jest z tego świata. I kiedy Pan Jezus jako odrzucony król stał przed Piłatem, powiedział dziwną rzecz. Pamiętacie? Moje królestwo nie jest z tego świata. Więc tutaj już mamy odrzuconego króla i odrzucone królestwo. Dobrze, no więc mamy tu, Kościół jest Królestwem Bożym, gdzie nasz Król jest w niebie, my tam dążamy, bo tam, gdzie nasz Król, tam i sługa Jego również będzie. Więc my się wybieramy do nieba akurat w tym przypadku, ale nie na zawsze, tylko na pewien czas. Czwarte Królestwo, prawda, to jest Królestwo, tak, to trzecie było Ducha Świętego i prawdy, to czwarte Królestwo jest milenium. Tak? Mamy królestwo milenijne i to są rządy Chrystusa na ziemi, gdzie w imieniu Pana Jezusa rządzi namiestnik, to jest obietnica Zorobabela z Księgi Ageusza, będziesz moim sygnetem, to znaczy będziesz w moim imieniu sprawował władzę, natomiast Chrystus będzie przychodził ze swoimi świętymi przynajmniej raz w roku na jakie święto? Dobrze, na święto szałasów, prawda? A pamiętamy, że przed świętem szałasów jest takie jeszcze wspaniałe święto. Kto pamięta? Jom Kippur,
dzień pojednania. Chwała Panu. Więc na święto szałasu będzie przychodził Pan ze swoimi świętymi i oczywiście narody będą wysyłały swoje delegacje do świątyni jerozolimskiej, no i tak dalej. I piąte królestwo to jest królestwo Boga Ojca. Polega to na tym, że Jezus Chrystus jako Król, kiedy wszystko zostanie poddane pod Jego stopy, On abdykuje. Czyli składa swoją władzę w ręce Boże, Boga Ojca, 15 rozdział 1 do Koryntian, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. I mamy Królestwo Boga Ojca. Ojciec króluje, a my wszyscy dziećmi Bożymi jesteśmy. Zaczęła się historia świata rodziną i rodziną się będzie. No, kończyć trudno powiedzieć, ale ten etapem się zakończy, tak, tym etapem, bo potem mamy wieczność, prawda? I w takiej relacji z Bogiem oczywiście będzie. Tak samo ważna rzecz jest w tym, że mamy dwa przybytki, tak tylko powiem, i pięć świątyń, tak? I to też warto wiedzieć. Pierwszy jest to przybytek Mojżesza, jeśli chodzi o świątynię, świątynia Salomona, druga świątynia. Świątynia Zorobabela i to, czego Żydzi bardzo nie lubią, mówią o trzeciej świątyni, a to nie jest prawda, oni chcą budować czwartą świątynię, bo trzecią zbudował Herod, rozebrał świątynię Zorobabela, poszerzył wzgórze świątynne o prawie 300 metrów i na tej platformie, czy na tej skarpie zbudował potężną świątynię, gdzie niektórzy twierdzili, że miała 5000 kolumn, więc nawet świątynia Salomona przy świątyni Heroda to był mały domek. Dlatego mówiono o nim wielki budowniczy Herod Wielki. Tak? On oczywiście nie skończył tej budowy, on ją rozpoczął, bo ona była budowana przez 46 lat. Pamiętamy, tak? Dlatego uczniowie, jak patrzyli w górę, mówili, patrz Panie, jakie kamienie. A Pan mówi, nie pozostanie kamień na kamieniu, który by nie był rozwalony. Teraz my będziemy widzieć, może widzieć chyba z góry, ale będziemy, budowę czwartej świątyni. To jest tak zwanego fałszywego Mesjasza. Zacznie się tak, jak w księdze na przykład Ageusza, tak, albo Ezdrasza. W jaki sposób zaczęto zagospodarowanie wzgórza świątynnego? Nie od budowy świątyni, tylko od budowy ołtarza. I dlatego dzisiaj, kiedy patrzymy na to wszystko, musimy zwrócić na to uwagę, że kiedy wzgórze świątynia zostanie przekazane Izraelowi, oni zaczną od budowy ołtarza. I wtedy mamy dwie trąby. Jedna na górze, bo trąba zabrzmi. Jest takie święto Izraela, święto trąb, to jest nasze święto. Kiedy trąba zabrzmi, będziemy pochwyceni. A na dole arcykapłan weźmie sofar, czyli róg albo trąbę Bożą i zatrąbi. To będzie rozpoczęcie 70. tygodnia Daniela. Wybaczcie, że Was wprowadzam w te wszystkie rzeczy, ale myślę, że jeśli tego nie rozumiemy, to mamy problem z zrozumieniem księgi do Hebrajczyków. Niestety świątynia czwarta fałszywego Mesjasza spłonie, ponieważ połowa miasta będzie zdobyta, świątynia pójdzie z ogniem. I mamy piątą świątynię, jest to świątynia Ezechiela, czyli Mesjasza, opisana, prawdziwego Mesjasza, opisana właśnie w księdze, jak już powiedziałem, Ezechiela, ale to już będzie milenium, tak? No i siódmy to jest przybytek Boga wśród ludzi i to jest przybytek, który jest zbudowany nie z cegieł, tylko ani z kamieni, tylko z nas, z wierzących ludzi i to jest przybytek Boga wśród ludzi, więc to jest piękna rzecz. Pan będzie z nami na wieki, a my z Nim jak Ojciec ze swoimi dziećmi. To jest taka wspaniała, wieczna rodzina, gdzie nie będziemy się już nigdy rozstawać. Zawsze mówię tym, którzy mają do niektórych chrześcijan niewłaściwy stosunek, uważaj, bo może ci trafić pokój obok mnie albo ze mną. No, ale oczywiście jest to żart. Chodzi tu o to, że powinniśmy relacje budować tutaj, abyśmy, kiedy tam pójdziemy, nie byli zaskoczeni, że nie ma tam tych, których myśleliśmy, że na pewno będą i że, Boże kochany, są ci, o których myśleliśmy, że nigdy tu nie będą. Więc budujmy te relacje na właściwym fundamencie, jest to fundament Bożego Słowa, bo to nas łączy, albo też nas to dzieli, tak? Słowo Boże jest jak miecz. Jednych łączy, drugich dzieli. No niestety tak to mniej więcej wygląda. Natomiast jeśli chodzi wielokrotnie, mowa tu jest o tym, że Pan Bóg przemawiał wieloma sposobami przez proroków. Tu jest porównanie. Jezus Chrystus jest większy niż prorocy Starego Testamentu. Dlaczego? Bo oni mówili o Nim, albo inaczej, oni prorokowali w imieniu Boga. A tutaj mamy sytuację, kiedy sam Bóg przemawia do nas. To jest bardzo ważne.
Sam Bóg przyszedł na tą ziemię. Czasami, kiedy rozmawiam ze świadkami Jehowy albo z judaistami, bo są też tacy, czyli z Żydami, to często otwieram księgę Zachariasza i pytam, czy Bóg jest duchem? Tak. No to o jakim Bogu mówi tutaj Zachariasz w 14 rozdziale, kiedy mówi, nogi Jahwe staną na górze oliwnej, a góra oliwna pod jego stopami się rozstąpi. Sam Jahwe przyjdzie i wybali swój lud. No ja się pytam, kto jest ten Jahwe, księdze Zachariasza? Ma stopy, prawda? Czyli jest widzialny przez ludzi, a przez napisane. Boga nigdy nie widział i widzieć nie może. Więc kto to tutaj jest? No i wtedy, jak powiedział mi jeden taki człowiek z pionier, powiedział, widocznie Pan zaszedł dalej niż my. Ja nie zaszedłem dalej niż my, bo by się nigdy nie doraszli. Tak chyba, że wciąż plewami, jak mówi jeden prorok. To już pewnie tak. A więc jest to ważne, dlatego też okresu dni przemówi do nas Pan Jezus Chrystus. Więc mamy takie słowo, które ma najwyższy argument, najwyższą wartość i musimy pamiętać o tym, że On, wszystko co powiedział, to stanęło. Dlatego mowa jest tu, że On jest odblaskiem chwały Jego. Nie wiem, czy pamiętacie pierwszą Mojżeszową. Niech ciemności światło zaświeci. Ale Paweł to troszeczkę inaczej przekazuje nam, według Septuaginty. Mówi tak. I rzekł Bóg, prawda? Ja może to przeczytam, jest to czwarty rozdział. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światło zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało nam poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Więc to światłością stworzenia był Pan Jezus Chrystus. To się nazywa Chrystofania, czyli objawienie Chrystusa w Starym Testamencie. I tutaj pod postacią światłości. Do tego nawiązuje Jan w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, pamiętacie? On mówi, że on jest światłością. Bez światła nic nie ma w sobie życia. I to jest właśnie to, że Pan, tam tym samym nie było życie i tak dalej, i tak dalej. A więc on jest tym, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także się wszechświat stworzył. Wszystko, co powstało i powstało dzięki Logosowi. Logos to Słowo Boże. To jest pierwsze imię, jakie Pan Jezus Chrystus miał. Nie jedno zresztą, może mówiliśmy o światłości, o życiu, ale tutaj między innymi Słowo Boże. Co to znaczy? Jeśli czegoś nie potrafimy nazwać i opisać, to jest to rzecz, która nie istnieje. A więc wszystko, co zostało wypowiedziane i zaistniało, to jest Słowo Boże. Wszystko, co widzimy, wszystko, co zostało stworzone Słowem Boga, a nie powstało ze świata zjawisk. O tym będziemy mówił list do Hebrajczyków. Czyli słowo, tutaj autor przy do Hebrajczyków stawia, Słowo Boga równa się Słowo Jezusa. To jest to samo Słowo. Dlaczego? Dlatego, że bez Słowa nic nie powstało, co powstało. Więc mamy tutaj bardzo wielką powagę. Jeśli mówimy o Chrystusie, to musimy Go słuchać tak, jakby do nas mówił Bóg, bo tak rzeczywiście jest. Czytamy, że to On stworzył świat. Bo Słowem, a bez Słowa nic nie powstało, co powstało. Więc wszystko, co jest, istnieje, powstało dzięki Słowu. O światłości już mówiliśmy. On jest odbiciem Jego istoty. Ojciec jest taki sam jak Syn, a Syn jest taki sam jak Ojciec. To jest bardzo ważne. Zwróćcie uwagę, jak czasami słowa mają znaczenie. Znacie takie słowo jednorodzony? Z czym nam to się kojarzy? To został urodzony, prawda? To jest nieprawda. To słowo ma takie znaczenie, jakby na przykład z jednego pnia drzewa wyrastały dwie takie same odnogi. Tak? Co to znaczy? Że jeśli ojciec jest Bogiem, to i syn jest takim samym Bogiem. Bardziej tu pochodne słowo będzie jednorodne, czyli taki sam, podobny. A nie zrodzony, jak gdyby, rozumiecie, w tym sensie fizycznym, biologicznym, czy nawet duchowym, okej? A więc taki sam, ten jednorodzony oznacza taki sam jak Ojciec. A więc mamy tutaj nawiązanie do boskości Chrystusa. Co to za chrześcijanie, którym trzeba tłumaczyć, że Jezus Chrystus jest Bogiem, prawda? Czyli ktoś z Was, trzeba komuś z Was tłumaczyć, że Jezus Chrystus jest Bogiem, czy nie? Nie. No nie, no to znaczy, że mamy do czynienia prawdopodobnie z prawdziwymi chrześcijanami, ale to się okaże. Idziemy dalej, ale ja jestem dobrej myśli. Idziemy dalej.
Mamy tutaj to, że On jest nie tylko odblaskiem Jego chwały, odbiciem Jego całej istoty, ale też, czy mamy, podtrzymuje wszystko potęgą swojej mocy. Przez co? Słowem Bożym. Wszystko, co Pan powiedział, ma moc utrzymać to, co powiedział. Dlatego w Nim jest tylko tak, mówi apostoł Paweł. Jeśli On powiedział, to stanęło. Jeśli powołał Kościół, to powiedział i kraina umarłych mojego Kościoła nie pochłonie. Bo za wszystkie dzieła, które Bóg powołuje do życia, kto jest odpowiedzialny? Aha. A teraz weźmy trochę do soteriologii. Jeśli Bóg Cię powołał na dziecko Boże, to kto jest za to odpowiedzialny? Kto jest za dzieci odpowiedzialny? Rodzice. A mamy wielkiego Ojca, wielkiego Zbawiciela. I dlatego Pan Jezus Chrystus, On zastępuje nam Ojca. On po prostu prowadzi, jest Bogiem naszego uświęcenia. Jest niesamowity pod tym względem. Zobaczcie, Jego zależność od Pana Jezusa, Jego słowa jest absolutna. I teraz tak, co to znaczy? Że jesteśmy na Jego świecie. To On zarządza tym domem, nie? To jest tak, jak my się czasami zachowujemy. Przyjmujemy jakiegoś gościa, mówimy, proszę bardzo, tu jest Twój pokój, rozgrzesz się i tak dalej, ale patrzymy, wyjadł nam czekoladki z bombonierki, nie, na przykład, prawda? Opróżnił słoik z czekoladą, nie? I zaczynamy się zastanawiać, czy on czasami za dużo od nas nie chce, tak? Czy on czasami za daleko się nie posuwa, tak? Więc pamiętajmy też i my jesteśmy w domu Pana Boga. To jest Jego światło. On nas stworzył. Kiedy upadliśmy w naszych grzechach, On nas odkupił. Podwójnie do Niego należymy. W związku z tym pamiętajmy, jakkolwiek się zachowujemy na tym świecie, musimy zdać z tego przed Bogiem sprawę. Ja wiem, że chata wolna, Pana nie ma, ja wiem. Kulaj dusza, ale przyjdzie taki dzień, kiedy Pan Jezus przyjdzie, prawda? I wtedy się zacznie. Nie wiem, Wy może byliście grzesznymi dzieciakami, ale jak ja na przykład rodziców nie było, to w chata wolna korzystaliśmy z tego. Najbardziej bałem się, że moja mama, jak przyjedzie, to odkryje, że tutaj było coś nie tak. Coś było wypalone, coś było zniszczone, coś było stłuczone, coś było pochlapane i zawsze coś było nie tak. Mama zawsze odkryła, że jakaś tu była impreza, prawda? A wtedy nie chciałbym, abyście byli w mojej skórze, tak? A więc tak to właśnie jest. Pan Jezus Chrystus przychodzi, a wraz z Nim Boży sąd. I dlatego, kochani, albo spotkamy się z Panem Jezusem jako Zbawiciela, który po nas przyjdzie, albo z sędzią, przed którym musimy stanąć i zdać sprawę ze wszystkiego przed Bogiem. Musimy o tym pamiętać. To nie są wcale jakieś żarty. Dalej zobaczcie, On dokonał grzechu naszego zbawienia, dlatego należymy do Niego, bo nas odkupił swoją świętą krwią i zasiadł po prawicy tronu Bożego w niebie, tak? Czyli tam, gdzie Bóg siedzi na tronie, tam siedzi również Jego Syn. Najwspanialszą tutaj opinię na ten temat wyraził chyba w 14 rozdziale, czy dobrze pamiętam, nie w 14, wcześniej, apostoł Jan, kiedy mówi w taki sposób, że Izajasz oglądał na tronie chwałę Chrystusa. Gdybyśmy sięgnęli do Izajasza, to tam jest napisane tak. Ujrzałem Jahwę siedzącego na tronie, a kraj Jego szaty wypełniał świątynię. A Jan mówi, on widział Jezusa. A dlaczego? Bo Boga nikt nie widział i widzieć nie może. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Więc tu mamy ciekawą chrystofanię, że Chrystus w Starym Testamencie już wcześniej był objawiony. Pismo Święte mówi w bardzo ciekawy sposób w II Mojżeszowej, w 3 rozdziale, ale imienia Jahwe nie objawiłem, tak? Mhm. Tam jest napisane Jahwe Wszechmogący, taki Jahwe objawił się Abrahamowi, a jaki Jahwe objawił się Mojżeszowi? No jak? Jahwe wyprowadził Izraela z Egiptu. Nazywamy to zbawieniem Izraela. No więc Jahwe jest zbawieniem. A jak to brzmi po hebrajsku? Jeszua. Czy może znał imię Jeszua? Jak nazwał Hosze? Jeszua. Tak? On nas zmienił imię Hosze na Jeszua. Jahwe jest zbawieniem. Jako Mojżesz wyjęty z wody obraz zakonu mógł doprowadzić naród izraelski tylko do Jordanu, bo ćwiczenie ciała było na pustyni. Natomiast do wolności dzieci Bożych może prowadzić tylko
Pan Jezus Chrystus. I właśnie Jeszua wprowadził naród izraelski do ziemi obiecanej. Nie to pokolenie, które polegało na zakonie, tylko to pokolenie, które polegało na łasce Bożej. I my jest taka różnica między judaizmem mesjanicznym, a chrystianizmem, który my oczywiście wyznajemy, bo my nie jesteśmy żadni chrześcijanie, tylko chrystianie, ale żyjemy w kraju katolickim, dlatego chrześcijanin to jest od chrztu, a my jesteśmy od Chrystusa, więc tak naprawdę powinniśmy nazywać się chrystianami, tak? A nie chrześcijanami. To jest różnica. Jedno może być chrześcijanin, drugie może być chrystianin, prawda? Zresztą to widać w Piśmie Świętym, ponieważ jest chyba 7 razy użyte słowo chrześcijanin w Nowym Testamencie, natomiast uczeń prawie 257 chyba razy. Uczeń Chrystusa. No kim chcielibyśmy być? Czy tylko chrześcijanami, czy uczniami Chrystusa, więc chrystianami. Ale to takie trochę słowne rzeczy. Wchodzimy teraz w taką rzecz, która mówi o tym, że aniołowie byli pośrednikami między narodem izraelskim a Bogiem. I teraz mamy pokazanego Pana Jezusa jako wyższego od aniołów. A to zmienia postać rzeczy. Ponieważ tak, Chrystus występuje w Starym Testamencie jako anioł Jahwe. Ale tutaj nie chodzi o to, że anioł do kogo należy, do Jahwe, tylko chodzi tu o to, że ten anioł ma imię własne. Jak ten anioł się nazywa? Jahwe, to jest jego imię. Temu aniołowi Izraelici oddawali chwałę, składali ofiary. On ich prowadził, a Paweł powiedział jeszcze więcej, że skałą, która im towarzyszyła przez całą drogę, był Chrystus. A więc ten anioł Jahwe jest aniołem wskazującym na Chrystusa i znów mówimy o Chrystofanii, czyli objawienie Chrystusa pod postacią anioła Jahwe. Teraz tak, kogo widział Abraham, skoro Pan Jezus powiedział, że Boga nikt nigdy nie widział, tak? A właśnie Abraham w Dągowie Mamre czytamy, kiedy siedział pod tam drzewem, ujrzał trzech mężów, dwóch aniołów i jednego Pana. I mówi do niego Jahwe. Poznał go po obietnicy, które ten do niego przemawiał. Potem Pan Jezus nawiąże do tego, gdybyście znali Boga, to byście go poznali po słowie, tak? I my rozpoznajemy właśnie Pana naszego, kiedy mówi do nas od głosu naszego serca, kiedy przemawia przez Słowo Boże do nas. Więc jest bardzo ważna rzecz. Oczywiście, jeśli chodzi o teologię, jest mnóstwo błędów, więc chciałbym od razu wyjaśniać po drodze pewne rzeczy. Zobaczcie. Do kogo kiedyś powiedział z anioł, ty jesteś synem moim, ja cię dziś zrodził. No właśnie. Kiedy Pan Bóg zrodził swojego syna? Kiedy? Dobra. I tutaj musimy iść do proroków albo do apostołów. I apostoł Paweł w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich mówi, czytuję ten fragment i mówi, a to jest mowa o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy Pan Jezus stał się całkowicie doskonałym człowiekiem? Po swoim zmartwychwstaniu, tak jest. Bo w tym ciele będąc nosił obraz grzesznego człowieka, chociaż grzechu w nim nie było. A więc z punktu widzenia ludzkiego był podobny bardziej do Marii, a może do swoich dziadków, nie wiem. W każdym razie dopiero po swoim zmartwychwstaniu był na obraz i podobieństwo stworzony w sensie fizycznym. Nawet nie stworzony, przepraszam, to jest błąd, co powiedziałem. Zrodzony. Tak? Jest to bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że tak samo i my w duchu jesteśmy zrodzeni przez nowe narodzenie w duchu, na synów Bożych. Dalej, w duszy naszej jesteśmy uświęcani, czyli upodobniani do Bożego Syna i wiemy, że pewnego dnia to się stanie, że będziemy całkowicie do Niego podobni i potem dostaniemy ciało, nie to, które mamy, tylko to, które jest z nieba dla nas przygotowane i będziemy wtedy doskonali. Ciało duchowe, dusza duchowa i duch połączone na zawsze z Bogiem, prawda? To jest ta myśl, która tutaj jest, że Pan Jezus Chrystus jako człowiek został zrodzony przez Boga właśnie poprzez zmartwychwstanie. To jest teologia postępowa. Typowo on tak myślał. Nikt inny tak tego nie przedstawiał. Dlaczego? Dlatego, że to jemu Pan Bóg dał tak wielkie poznanie
z powodu którego wbił ciel w ciało jego, aby się nie wynosił. Ja myślę, że przychodzi czasami tak. Oglądamy czasami chwałę Bożą i tracimy rozum i Pan Bóg musi nas trzymać na wodze. Pamiętam, jak uczniowie zobaczyli chwałę na Górze Przemienienia, to co powiedzieli? Że oni namioty porozbijają dla Mojżesza, dla Eliasza i dla Pana Jezusa, prawda? Ale oni sobie i nie wiedział, co mówi. Tak samo jest z nami, jak oglądamy chwałę Bożą, to musimy uważać, żeby nam palma nie urosła, albo żeby nam woda sodowa do głowy nie uderzyła, bo to są jednak takie ludzkie rzeczy, gdzie ponieważ z powodu grzechu w naszym ciele czasami niestety nie umiemy utrzymać naszych emocji na wodzy, prawda? Myślę, że Wam się to udaje, mi czasami nie. Tak. Dalej mówi, że on będzie jego ojcem, a on będzie jego synem. Więc mamy tutaj sytuację wyraźną. To nie jest sprawa grzecznościowego nazwania aniołów synami Bożymi, tylko to jest powiedziane, że on się przyznaje do niego jako do syna, a syn przyznaje się, że jest ojcem jego. Zresztą Żydzi to w bardzo piękny sposób rozumieli. Kamienujemy cię nie za dobry uczynek, ale za to, że ty będąc człowiekiem czynisz siebie Bogiem, a tym samym czynisz siebie równym Bogu. To był ten problem, który przez to oni nie mogli oczywiście przejść. Potem mamy wprowadzenie pierworodnego na świat i mówi, niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boże. Kiedy to jest? To jest w momencie, kiedy Chrystus zasiada na tronie swojej chwały, kiedy jest uwielbiony i Bóg mówi, a teraz oddajcie mu chwałę. Gdyby Pan Jezus był stworzeniem, oddawanie czci aniołowi byłoby czym? Księga Objawienia o tym mówi, kiedy Jan pada na kolana przed aniołem, anioł go podnosi i co mówi do niego? Nie rób tego. Jestem współsługą i braci twoich proroków. Bogu jedynie oddaj pokłon. Prosta sprawa i już jest wszystko jasne. Więc nie może być aniołem, ponieważ Bóg mówi o tym, aby oddać mu cześć i Bożą chwałę. Uwielbienie. O aniołach jest napisane, że dla jego aniołowie są wichrami, są sługami ognia i to jest oczywiste, że one są sługami, a Pan Jezus Chrystus jest synem. To jest zupełnie inna sytuacja. I mówi do syna, tron twój, o Boże, na wieki wieków. Do jakiego z aniołów powiedział, ty jesteś Bogiem? Następna sprawa. Mówi o jego królowaniu. Prawda? Czyli o tym, że on ma berło Boga w swoim ręku i króluje nad stworzeniem, które oddaje mu cześć i chwałę. Nie może to być stworzenie, może to być tylko stwórca. Dalej, umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Mamy tu absolutnie świętość. Pismo Święte mówi w księdze Hioba, że Pan nawet aniołom swoim nie ufa. Nie dlatego, że jest taki nieufny, tylko dlatego, i tu zadam pytanie, czy aniołowie są podatni na pokusy? Tak jest, oczywiście. Mamy bunt szatana, bunt aniołów, którzy opuścili swoje okręgi niebieskie, rzeszy na ziemię. Czyli aniołowie podatni są na pokusy. Czemu zatem służyło kuszenie Pana Jezusa na pustyni? Jak myślicie? Tak jest. Czy Pan Jezus jest naprawdę Synem Bożym, bo tylko Bóg jest niepodatny na pokusy. Gdyby był aniołem, świadkowie Jehowy by przepadli, tak? Dlaczego? Dlatego, że aniołowie również poddani są właśnie słabościom i podlegają różnym pokuszeniom. Natomiast Bóg, Jezus Chrystus, nie jest podatny na pokusy. Widzimy różnicę, jak pokazuje do Hebrajczyków, różnicę Pana Jezusa nad przywyższość Jego nad aniołami. Dlatego namaścił Cię, kogo? Anioła? Nie. O Boże, Bóg Twój, jak żadnego stowarzyszy Twoim. A więc oczywiście ta asysta, cherubowie, serafinowie, aniołowie towarzyszą zawsze obecności Pana Boga, ale żadnego z nich Pan Bóg nie ustanowił Bogiem i nie namaścił go na to, aby był pośrednikiem między nami a naszym niebieskim Ojcem. Bo wiemy doskonale, że do Ojca przyjść nie można inaczej, jak tylko przez Pana Jezusa. Do Pana Jezusa jest wiele dróg. Każdy z nas ma inne świadectwo. Ale do Ojca jest tylko jedna droga, prawda? Ofiara Chrystusa. Dalej mówi tutaj, Tyś, Panie, od początku ugruntował ziemię i niebiosa, sądziłem rąk Twoich. Mowa tu jest o tym, że On stworzył niebo i ziemię. Kiedy stworzył niebiosa, stworzył też aniołów. No i teraz mamy problem.
Jeśli wszystko On stworzył, a bez Niego nic nie powstało, co powstało, to mamy śmieszną sytuację. Pan Jezus stworzył samego siebie, gdyby był aniołem. No to jest absurd, prawda? Jak można stworzyć samego siebie, kiedy nas jeszcze nie ma? No, ja wiem, ewolucjoniści wiedzą, że na początku nic nie było, a potem to rąbnęło i wszystko powstało. Ja wiem, to nic wybuchło, ale to my nie jesteśmy takiego rozumu, więc nie będziemy na te tematy dyskutować. Zobaczcie, one przeminą, ty zostajesz. Wszystko jako szata zestarzeją się, jako płaszcz je zwiniesz. Ty zawsze ten sam. I tu mamy następną rzecz. Syn Boży jest wieczny. Bez początku i bez końca. To jest bardzo ważne. I twoje lata się nigdy nie skończą. I ty nigdy się nie zmieniasz. Ty zawsze ten sam. Kochani, kto jest od razu doskonały? Ja myślałem, że jak zostałem zbawiony, to sobie pomyślałem tak. Panie Boże, chciałbym odejść do Ciebie już teraz. No bo żebym nie zgrzeszył, wiecie, no. Poczułem się, że jestem już doskonały. A potem były takie sytuacje, że zawiodłem raz, zawiodłem drugi raz, zawiodłem trzeci raz i mówię, Boże, nie jestem doskonały. No, to było wielkie odkrycie. No, drugą osobą, która to odkryła natychmiast, to była moja żona. A więc ważna tutaj jest rzecz, że tylko ten, który się nie zmienia i zawsze był taki sam, to żaden anioł. Aniołowie nie mają wszechwiedzy, wszechobecności i wszechmocy. One się muszą uczyć, oni muszą się rozwijać. Natomiast nasz Pan zawsze był taki sam. Tak jak Pan był. Od początku do końca taki sam. Bez zmiany. Zresztą końcówka jeszcze Hebrajczyków mówi, Jezus Chrystus wczoraj, dziś, na wieki ten sam. Nigdy nie musiał jako Bóg osiągnąć doskonałości. Jako człowiek tak, ale nie jako Bóg. I to musimy o tym wiedzieć. Aniołowie niestety ciągle się uczą i jeszcze nigdy do poznania prawdy dojdzie. Nie mogą. Tak? Dlaczego nie mogą dojść? Proszę? Myślę, że nie. Chodzi tutaj o to, że prawdę o zbawieniu tak, ale nieprawdę nie tylko też nie do końca. Myślę, że próbują wejrzeć w sprawy Kościoła i nie rozumieją. Prawda? No, ale one nie potrzebowały odkupienia i dlatego nie rozumieją. Ale dlaczego i my pewnych rzeczy nie rozumiemy? Ponieważ będziemy potrzebować całą wieczność, żeby Pana Jezusa i Pana Boga poznać. Całą wieczność przed nami jest. Więc Biblia jest tylko takim narzędziem, abyśmy w jakimś tam stopniu Pana Boga naszego poznali. Tylko w jakimś stopniu. A przecież ta Biblia nas po prostu szokuje swoją zawartością, prawda? Jak jest bogata i nie jesteśmy w stanie jej zgłębić, a cóż dopiero Boga i całą wieczność. Dlatego apostoł Paweł mówi w Dziejach Apostolskich, że nie jest podobny do naszego umysłu. Kochani, niestety ostatnie zdanie prawie. Mowa jest tutaj o tym też, że wszyscy aniołowie i wszyscy jego nieprzyjaciele są poddani pod panowanie Chrystusa. Natomiast żadnemu aniołowi tego nie uczynił. Natomiast aniołowie są służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby zbawienia woli tych, którzy mają tego zbawienia dostąpić. I to jest bardzo ważne. Zwróćcie, oni są służebnymi duchami. Natomiast celem naszego uwielbienia nie są aniołowie, ale jest Pan Jezus Chrystus. Dlatego jest to bardzo ważne. I czy mamy modlitwy do Pana Jezusa w Biblii? Mamy. Absolutnie mamy. Szczepan się modlił, ale nie tylko. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale jest takie piękne słowo, zdanie, którego nikt z tłumaczy nie chciał przetłumaczyć. Nie przetłumaczy. Tam jest napisane, i o cokolwiek byście prosili mnie, w imię moje, dam wam to. I to jest, Pan Jezus tu pokazany jest jako Bóg, który mówi, jeśli by cię prosić, w imieniu mojego człowieczeństwa otrzymacie to, bo jako człowiek dokonałem dzieła waszego zbawienia i jestem pośrednikiem między wami a Bogiem. I to jest doskonałe pośrednictwo, gdy ze strony Pana Boga reprezentuje Boga, a ze strony nas, ludzi, reprezentuje człowieka. No nic, inne rzeczy dokończymy już niestety innym razem. Ale przepraszam, bo to wstęp był dosyć obszerny, ale myślę, że to były bardzo ważne informacje, żebyśmy mogli dalej zagłębić się w list do Hebrajczyków. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki.